trwa Festiwal Frankofonii. Przed nami kolejne wydarzenia, które pozwolą nam spotkać się z językiem i kulturą francuską. Skąd się wziął ten festiwal? Dlaczego świętujemy w Kutnie Dni Frankofonii? Może zacznę najpierw od tego dlaczego. Dlatego, że język francuski jest we wszystkich praktycznie szkołach tutaj kutnowskich, zarówno gimnazja dawniej, jak i teraz szkoły ponadpodstawowe, od wielu lat. I gdzieś taka była potrzeba, żeby ten francuski przybliżyć jeszcze innym osobom, nie tylko tym, które się uczą. Zaczęło się tak naprawdę 6 lat temu i to dzięki ambasadzie francuskiej, bo mieliśmy takiego animatora, że tak powiem, Denis Gérard, który tutaj nas troszeczkę nakręcił właśnie na działanie i wtedy zaczęliśmy. Teraz to już jest 6. edycja. Dzieje się bardzo dużo, bo to jest film, to był teatr, to są konkursy różnego rodzaju, koncerty. Także działań jest bardzo dużo i tak średnio jak wyliczyliśmy, to rok rocznie bierze około 2000 osób w tych różnych działaniach. Jakie wydarzenia mamy już za sobą, a co jest jeszcze przed nami? Zakończyliśmy już wszystkie konkursy, tak? Konkursów było 5 różnorodnych. Mamy w trakcie seansy filmowe właśnie dla ostatni, trzeci dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W czwartek wydarzenie bardzo ważne i zapraszamy, bo retransmisja koncertu Jacques'a Brela, to jest w ramach Wachlarzu Sztuki, a Jacques Brel, jakby ktoś nie wiedział, to autor najpiękniejszej piosenki świata, czyli Demekite, Panie, opuszczaj mnie. W piątek będzie oficjalne zakończenie tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, czyli rozdanie nagród, bardzo wielu nagród, bo uczestników też było około 200, wiele osób jest nagrodzonych w tych konkursach i koncert piosenki francuskiej, tam niestety już nie ma biletów, ale jeszcze jest kolacja francuska w hotelu Rondo, w restauracji hotelu Rondo, takie dîner en blanc, które robią Francuzi i są ubrani wszyscy na biało, całkowicie. My proponujemy tylko, żeby chociaż jeden element stroju był biały, także jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, myślę, że można się jeszcze do listy tam dopisać. Jakie konkursy odbyły się w ramach Festiwalu Frankofonii w tym roku? Festiwal Frankofonii to już ma całą tradycję konkursów. Wszystkie te konkursy, celem tych konkursów jest propagowanie języka francuskiego, kultury Francji, sztuki francuskiej, tak żeby zachęcić jak największą ilość uczniów do nauki języka francuskiego i zapoznać ich z kulturą francuską. Konkurs Wiedza o Francji, konkurs plastyczny. W tym roku uczniowie projektowali okładki do nauki języka francuskiego. Pierwsza edycja konkursu Żywe obrazy, czyli to było takie spotkanie z malarstwem francuskim. Konkurs piosenki francuskiej i konkurs recytatorski prozy francuskiej.